Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Traner i jest to nowy odcinek z gry GTA, który już nie wiem, straciłem rachubę. A dzisiaj porobimy sobie może jakieś narkotyki, jakieś prace, no nie wiem, zobaczymy co to będzie. Ja jestem przed bankiem na rynku głównym. Chodźmy do banku może. O, ktoś jedzie furką. O kurde, pojeb jakiś. 400 na godzinę przez miasto będzie jechał, oczywiście. Najlepiej zabić człowieka w ten sposób. Ach. A, witam pana. O, witam, witam. Co pan tutaj porabia? Ja wpłacałem właśnie pieniążki z ostatniej misji, z napadu chyba. Z napadu ostatniego, tak? Proszę, tak. Proszę, to nie tylko ja się tutaj... Chciałbym. Napadam na banki, widzę. No dobrze, dobrze. A zna pan jakieś może źródła zarobku, czy coś takiego? Bo ja nie wiem. Tak, tak, tak. Właśnie... Właśnie chcę kupić właśnie informacje o narkotykach. I wie pan, chce pan jechać ze mną, możliwe? A nie zrobi mnie pan w balona? Nie. Bo ja nie chcę, nie chcę panu zrobić krzywdy, wie pan. A ja nie robię krzywdy. Ja mam taką nadzieję. Jestem dobry obywatel. Będę miał pana na oku w każdym razie, ale możemy spróbować coś razem zdziałać. Jak dobrze, się pan dobrze, nazywa dobrze. Tak w ogóle? Mam na imię Kamilos. Miło poznać, jestem Markus. Wzajemnie miło poznać. To no, może wybieramy się, pójdziemy w mój samochód, gdzie się pojedziemy. Dobrze. Okej. Zapraszam. Tutaj obok mam zaparkowałem. O Jezus, to pana auto? O rany. O... BMW M3, czy co to jest? Tak, tak. Pan... Ej, ale śliczne. Już podziwiam to autko piękne. Pana padziki, pan już ma taki sam. Ale to wnętrze to zawsze podziwiam, naprawdę. Cudowne jest. O, jak bokiem. Pan to się nie boi, widzę. Dobrze, gdzie tutaj można się schować, żeby policja nas nie znalazła? Na jakimś parkingu może, o tutaj na tym parkingu po prawej będzie dobrze, myślę. O, na po prawej, tak, tak. Idealnie. No jedźże. Patrz, jaki żółw przed nami jedzie. Jak nienawidzę takich zawali dróg. Masakra po prostu. Ojoj, przepraszam. Odkupię, zapłacę za to. Zapłacę za to. O rany. Mam ten kuzyna, który zajmuje się tym, także spokojnie. Dobrze, może napiszemy do kogoś. Chwileczkę, tylko wyciągnę telefon. O, chyba już odpisał. Chwileczkę. Zobaczymy, gdzieś spotkamy. Tylko pan będzie czujnie, żeby nas nie robił bambuko też. O, dobrze, to jedziemy. A teraz to każdy każdego ma zrobić w bambuka, nie chce nic mówić. Nie no, ja powiem. On nas, ty mnie, ja ciebie, my jego. Tyle opcji. Nie, proszę pana, ja to nie jest. Dobra, trzeba tutaj spróbować zaufać innym ludziom. Dokąd jedziemy teraz? No tutaj już skręcamy właśnie. Ale to tutaj? To tutaj? To jest dobry pomysł, żeby to tutaj? Tak, bardzo dobry. Dzień dobry, to pan. Dzień dobry. Podejrzane to jest wszystko, nie podobne. Że państwo chcą narkotyki i donosić informacje, tak? Tak. Ale może nie tak głośno. To... Nie no, spokojnie. Nie, sądzę, że nie usłyszą. Ostatnie, czego poczuły, to policja teraz. Jakie narkotyki? Coś się źle skończy, No, jakie ma pan do zachorowania? No, na razie polecam opium. Opium. Ale wie pan, ale ja mam taki dostęp do radia, więc ja patrzę tutaj, powiem... Jakiego radia? Do radia policyjnego, ja tutaj widzę. Jest pan policjantem? Nie, ja
obrabowałem policjanta. Pod przykrywką? Ja pod przykrywką? Nie, co tam pan? Co tam pan? Ale jak pan nie chce, ufam, to nie ufam mu. Sprzedam. O, nie wiem. Marihuanie może? Może, może. Tak też, tak też. Możemy też. Na razie takie najmniejsze, później takie na największe się tak dogadamy. No, oczywiście. No to na początek marihuany może. Dobrze, dobrze. To pan... To ile za to? No nie wiem. Za marihuanę 5000 brudnych. A 5000 brudnych pieniędzy. 2,5. A mogą być czyste. A mogą być czyste. 3. 2,5. 3000. 3000. No dobrze, dobrze. 3? 3? Może się naradzimy, może się naradzimy. 3000 brudnego może, co? Wszystkie brudne aktualnie przerobiłem, więc... Ja mam troszkę brudnych. A ty masz? No ja mam. No to kupię. No to wezmę, znaczy od ciebie. Ale... To daj mu te 3000, siadaj 3000, do samochodziku. To podaj mi drążki. Dziękuję bardzo. No to zapraszam do Mercedesa to pan, albo pan wchodzi, do Porsche'ego. No Ferrari. A nie, to... No ja jadę z panem, jako ubezpieczenie takie. No to dobra. No spoko, tak, spoko. To pan, ręce za mną niech pojedzie. No, automatyczny. Wow, 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 wow! Co tu się dzieje w ogóle? Spokojnie, wyklepię się. Dobra, idziemy. No, to będziemy musieli trochę tutaj jeszcze ten, za naprawę, za klepanko dać troszeczkę. Nie, spokojnie, sobie wyklepię sam. Dobra, zatrzymujemy się. Będzie problem, czy nie? Będzie problem, czy nie z tego? Nie, 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 spokojnie, spokojnie, to sobie ułatwię. Okej, dobrze, dobrze. No, witam pana funkcjonariusza. Dobry wieczór. Sierżant pierwszego stopnia, Oliwier Pierdolić z tej strony, numer odznaki 15. Czy wiedzą państwo, jaki jest powód zatrzymania? Nie kojarzę. No, przekroczył pan znacznie prędkość. O kurde. O ile odchodnie? Ma pan ograniczenie prędkości? Jeśli się nie mylę, 120 km na godzinę? To na autostradzie, a w terenie zabudowanym ile? 80? 80. No, mogę tak zobaczyć pana dokumenty? Proszę o te moje dokumenty. Kurde, boję się. Co z tego będzie? Jakaś akcja? Ciekawe. Dobra, jak coś, to go zabije i uciekamy. No dobrze, mogę zobaczyć, czy pojazd nie jest skradziony? No oczywiście, proszę sprawdzić. Robi się gorąco. Czeka. Długo to zajmie jeszcze? Nie, no sądzę, że tylko przeczyści nam. Zobaczy, czy wszystko jest ok. Panie, zajmie ile ma zająć? Słucham? Zajmie tyle, ile ma zająć. A, no. Dobrze. Dobra, my nie rozwieszamy. A to nie jest dowód fałszywy przypadkiem? Nie jest dowód fałszywy, pan sobie sprawdzi, skanuje. Dobrze. 015 do centrali, sprawdźmy może dowód niejakiego Dimitri. Ja Piotr. No dobrze, prawdziwy. Czy przyjmuje pan mandat? No, przyjmę. Krokiej drogi, proszę następnym razem tak nie szarżować. No, spokojnie, sądzę, że będzie ok. 015 do centrali, tym razem mobilnik było się bez... Dobra. Dobrze, że nas nie przeszło. Było się okej, wszystko. No mam szczęście. Na razie nic nie mam, ale nie wiem, jeśli brudne pieniądze masz, to by było jakoś problematycznie. O kurwa. A o co tym razem chodzi? Nie mam pojęcia. O co mu znowu chodzi, to ja nie wiem. Trochę blisko się zawsze parkował. Tak naprawdę. Proszę pana, co jest znowu? Coś się stało, proszę pana? Ja chyba będę. Proszę wyjść z pojazdu. Ale... No wysiadam, z rękami podniesionymi.
No podniosłem, podniosłem. Tak, dobrze. Muszę pana przeszukać. O kurwa. Coś to jest? Co takiego? Zostaw go w tym momencie! Boże! A nie przymroczyło. Zostaw go w tym momencie! Cofnij się, cofnij się, cofnij się! Cofnij się! Proszę! Cofnij się! Nie róbcie sobie kłopotów! Cofnij się! Nie róbcie sobie kłopotów! To pan sobie zrobił problem, panie policjancie! Jeszcze! Nie chcę panu zrobić krzywdy, naprawdę! Co się dzieje? Proszę kucnąć za tym kamieniem. I się nie ruszać. Dobra. Co robimy z nim? Pytanie teraz. Pewnie powiadomił już kolegów, więc chyba musimy uciekać. Panowie, nie róbcie głupstw. Co to była ta tabletka? Bo jej nie połknę. Czemu nie? Ja polecam. Bardzo dobrze. Posiłki już jadą. Za chwilkę tu będą. To odwołaj ich. Powiedz, że wszystko jest w porządku. Czemu nie możesz? Cenisz swoje życie? 015 do centrali. Sytuacja opanowana. Bardzo dobrze. Fałszywy alarm. Dobra robota, odcięło go. Spierdalam. No, nieźle. Moje chłopaki, poczekajcie, paliwa zabrałem. Ale akcja była, co nie? Chłopaki, nie mogę tak za wami zabiegać. Muszę na paliwo nie mam, kurczę. Dobra, a ja się pytam, gdzie jest towar teraz? Chodźcie na najbliższy... Dobra, spokojnie, czekaj. Dobra. Jest niedaleko. A gdzie jest towar, ja się pytam? Spokojnie, jesteśmy blisko. Mam taką nadzieję. No. Tak ogólnie to dobra robota z tym odwaleniem tego policjanta. No ktoś musiał coś zrobić. No, gdybyś tak nie zrobił, to mógłby być problem, gdybyś tak nie zrobił. No właśnie. Chyba ta koleżka dotankuje, ja mu dam miejsce. Dobre. Nie mam przy sobie dużo pieniędzy, pożycz mi stówkę, chociaż bo mam banku, a nie mam jak tu wyciągnąć, nie ma tu bankomatu nawet. Już ci pożyczę, trzymaj. Trzymaj tutaj. Dzięki, poczekaj, za później cię oddam, nie? Spokojnie. Ale mnie przymroczyło, o matko. O kurde, wszystko okej? Okay? Tak, trochę mnie biodro boli, ale jest okej, generalnie no. To chyba jedzie ciebie. O jest, biegać ledwo mogę. To pan wejdzie, chyba będzie okej. Okay. Tak, jakoś się poskładam, no. Jakby pana interesowało, to ja panu przepiorę pieniądze, bo za te marihuanę to się dostaje brudne pieniążki, ale... Powiem ci, ja panu piorę pieniążki o wiele lepiej niż na przykład w tym normalnym biznesie do prania. Tak, przemyślę sprawę. Więcej, no. Normalnie tam dawałem 50% za każdy brudny pieniądz, więc a ja panu 70, jak pan życzy. No ja to bym musiał się jeszcze radzić z moim kolegą Kamilosem, bo on tam jeszcze ma głos w tym, prawda? No, to razem. Zależy od niego, no. To że jest to, no. Dobra, możemy lecieć, zaatakowany do fula. Bugato. Bieram się chyba, nie? Niech pan kierunkowskaz wyłączy jeszcze. No kurwa, z tym wyłączyłem, dobra. Dobra, jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że nikt nas tu nie znajdzie. Nie, niestety. Taka moja prywatna mała farma. Taka faremka. Tam. O rany, wszystko w porządku, potknął się pan? Co się stało? Potknąłem się z kogo. No, butni na ten teren, no. Moja krówka tutaj, jak chcecie, może... Daję mleko? Daję. Mogę ją klapnąć? Lubię klapnąć. To jest moja króweczka, wolałbym nie, ale... Nie, ale muszę pozgłaskać.
Ale uważaj, bo jak ci z kopyta wydupcy, to się skończy. No. O, to nie, kurwa, Betsy, umylać mocno. Ci jądra tak wgniecie, że kurwa, O, a tu druga. Ta jak się nazywa? No, to... A, to jest ta czarna, ja poznałem czarna. Czarna, okej, okay, okej. Okay. Czarna, no. O, no łaciata taka. Dobra, to widzicie, tutaj taka starta jest, tutaj taka malutka. Tak. Pan odsunie tutaj za tym i tutaj można zbierać. Aha, ale to... A ja myślałem, że to pan nas zbiera dla mnie to tutaj i da mi pan do ręki. Nie. To pan, bo to pan może tutaj... Pan może tutaj kiedykolwiek chce pan... Aha, czyli to jest taka opłata za ten, za wykorzystanie, tak? Za wykorzystanie, tak, dokładnie. Czy pan może tu kilka razy przyjechać i pan zarobi sobie bardzo ładnie, sądzę. Aha, rozumiem. Tyle, jeżeli pacjentów to na wyspie. No, ciekawe. Jak bardzo mamy pojemny bagażnik, Kamilos? Nie wiem, nawet ja to sprawdzić. Sądzę, że 5 kilo, ale tak ogólnie to ja chwilę na telefon coś sprawdzę, wy sobie zbierajcie. Dobrze. Mam tylko nadzieję, że nas psiarni nie wezwie. Taki podejrzany jest ja trochę. Ja też taką mam mieć. Na sieczkę mi się tak wydaje. No jest bardzo, bardzo dziwny. No nie wiem, zobaczymy. Ziomaśkowany, to baldzio. Orientuje się może, czy policja zna to miejsce, czy nie? Nie, chyba nie. To zobaczymy. Jak przyjadą tutaj, to wiadomo, kto nas wsypał, to wtedy musimy to zakończyć szybko, nie? Tak, i uciekamy. Nikt nie będzie z nami pogrywał, dokładnie. Tak. Bardzo dobrze. No, później jedziemy tu później, tylko wiesz, bo wiesz co, wiesz, może nam kulkę wyprzeleć, wiesz o co chodzi. Dobra, okej, masz rację, dobra. Pan nie pije podczas jazdy, jak pan będzie jeździć. O rany, co pan to robi? Jak to tak? Pana. Pić i jeździć to niebezpieczne. Ja rozumiem narkotyki, tak? Ale jeżeli pić i jeździć... Państwo, to był Pepsi. Jasne. Nie, Pepsi Max. Teraz. Kto pije Pepsi, ten jest seksi, hehe. No kurwa. Plus jeden. Dobrze. To pan nas teraz zaprowadzi, gdzie... Kurde, krępośnik mi się łączył. Gdzie przerabia się. Gdzie to się przerabia, tak. Tylko pan jedzie wolniej, no. Bo ja pana nie mogę dogonić. Spokojnie, tak, nie jesteś tego dobrego. Tak się muszę bardziej lepszy samochód kupić. Bo brakuje mi tylko 40 tysięcy, wiesz. No. Wow, rany! Wow! Nie wiem, naprawię ten samochód. Panie, co panu jeść? O rany, proszę weź pana. Weź go ratuj. Samochód może się uda. O kurwa, chyba se usiądę, o tutaj. Niech sobie pan siądzie. O rany. Tak se ukucnę. O rany. Ale wszystko w porządku? No, wszystko w porządku. Ten pana samochód to trochę taki no nawiedzony, same się drzwi otwierają. No, tak bywa. O kurwa. Pan wstanie. O, już stoję. O kurwa. Ja panie. Panie. No dobra, kurczę sobie tutaj po prostu na bok. Coś to podejrzane jest, że nagle tak pana ścina tutaj. Ja nie wiem, o co to chodzi, no. Ale to, dobra, to brał pan coś? Naprawiłem. Mieszał pan narkotyki z alkoholem? Dobra. Proszę się przyznać. Nie. Oczywiście, że nie. Dobra, możemy jechać już z okej. Wsiadaj. Dobra, chyba dojechaliśmy. Chyba tak. I tutaj pan zapukał na te drzwi, tutaj będzie przerobione. Okej, okay, dobra, pan to ja pukam tutaj. Pan przerobi. To ja pójdę wyciągnąć bagażnika, czekaj. Tak, Grzesiek, mam tutaj kilka ludzi i oni chcą przerobić te kurwa... na marihuanę chyba, nie? Przerobisz im? Jo, dzięki kurwa, nie? Dobra. O, jak szybko, jak ekspresowo. Przerobię wam. Nieźle. Dam ci twoje z bagażnika, czekaj. A, nie mam miejsca w kieszonkach, żeby to zapakować, wiesz? To tak, no... Dobra, upchałem, dobra. Tylko jak psiarnia zgarnie nas, to będzie przypał. Zapytałem się, a co to pan tam ma?
to szybko chowamy, śpierdzielamy. Ja znam takie skróty, że nas zgubią 3 sekundy. A, okej, okay, dobra. Może mam wolne auto, kurczę. Ale to nie liczy się auto, tylko liczy się kierowca. Tego trzeba się trzymać. Ja wiem, też tak mówię. No, bardzo dobrze. Ja to driftem, wiesz, chodzę w zakręt, a niektórzy driftem wchodzą w zakręt, ale w dziewo. O, zgadza się. Znam kilka takich osób, co tak wchodzi driftem w drzewo. Powiem ci, że no, strach ja z nimi tak jeździć, oj strach, że spadamy stąd. O, dobra, schować. Dobra, to odsiadaj. Zaczki, trochę mi się zakręciło w głowie. O matko, nie wiem co się dzieje. O kurde, to jest. Ała, 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 ała. O matko. Próbowałem go podnieść, ale coś spadł znowu. O rany, rany. Jest wszystko. Ty wejdź do mojego auta, będzie lepiej chyba, chodź, siadaj. No spróbuję, no spróbuję, dobra. No, sadu, żeby się... Spokojnie. Co to było? O kurwa, policja. Dobra, napierdalamy. Jak to policja? O! No nie! Policja nas goni, o kurwa. O kurwa, słabo mi się robi. O chuja. O nie. O nie. Kurwa, słabo mi się trochę robi. O zwolnij Jezu. Trochę, bo ja strzelać nie mogę, kontroli. Tak szybko jedziesz. O kurwa. Kurwa, gąki jakieś. O nie, co się stało? Co tu się dzieje w ogóle? Nie wstawaj, nie wstawaj. Dobra, teren... Centrala, teren czysty. Nie weźmiesz mnie żywcem. Leż, leż, podnieście ręce. Nie weźmiesz mnie żywcem. Nie, nie, nigdy, ręce, nigdy, ręce. Nigdy. Nie zbliżaj się! Proszę, proszę, ręce do tyłu. To nie będzie bolało, jeśli pan będzie zruszać. Musisz się nie wierzgać. Ała, ała, ała! Ała. Niech pan nie... Jak krzyczy, bo to zaraz przyjdą, dobra. Panowie tu muszą usiąść na kolanka. Za co jesteśmy zatrzymani? Za przekroczenie prędkości. Poza tym muszę udzielić panom podstawowej pomocy. Wolę umrzeć. Ten pan ma broń, proszę policjanta, ten pan ma broń. Nie mam żadnej broni.
Przecież widzę u pana w ręce. Proszę schować broń. No, proszę, zapraszam za mną. Zapraszam za mną. Już chwila, ciężko, ciężko, ciężko. Oddychnę sobie na moment, dobrze? Albo dobra, dobrze, idziemy. Pana policjanta. Mówiłem, że ja pana przeniosę. Jak Perego na plecach. Przenieś mnie pan, dobrze, proszę, proszę. O, dziękuję. Tu stoi jeszcze pan! Niech pan może! Weź mnie stąd, weź mnie. No kurwa, ręce, ręce, ręce. Weź mnie stąd! Twoje kajdany są takie chujowe. Spokojnie, żyjesz, żyjesz. Ledwo, weź mnie stąd. Dobra, trzymaj się za mną, trzymaj się za mną. Dobra, leż na podłodze najlepiej, jak nie możesz przejść. Dobra, pan policjant za mną, pan policjant za mną. Policjant za mną. Potrzebna jest podstawowa pomoc. Idź tędy. Nie dość, że podstawowa. On umrze! Nie umrę, jestem zbyt silny, żeby umrzeć. No właśnie widzę po pana stanie. Już wolę umrzeć. Ej, kolega, kolega. Chodź tu, chodź tu. Chodź, pomogę ci, pomogę idę, ci. Idę, idę, idę. Ale ciężko. Ale gdzie mam iść? Chodź ze mną, chodź ze mną. O, dobra, dobra. Wezmę cię za ramię, chodź, chodź dobra, za ramię, wezmę idę, cię. Idę, idę, staram pomogę się. Pomogę ci. Chodź, tu jest medyk, on ci pomoże, kazałem mu pomóc ci. O, dobrze. Chodź, chodź, chodź. Dobra, medyk. Nie będzie w pierdolu, jeśli pomożesz. Chłopak się połamał mocno. Pomóż mi. Wy powiedz mi, czy on przeżyje. Taki znajomy. Przeżyje? Mam nadzieję. Pomóż mi. To panu podprowadzę wszystkie. Już pomagam, już tylko wezmę. Już wezmę strzykawkę, morfina powinna pomóc. Dobra, spoko. A ty, policjant, do rogu. Proszę cię o tam. Tam do rogu, koło gaśnicy. No ładnie. O rany. Dobra, tutaj wszystko mamy. Już LSPD, potrzebne wsparcie, potrzebne wsparcie. Ej, co ty moje 10-20 wpisz. O, konfidenci! O, proszę pana. Wyłącz to radio na moje uszy. Daj mu po mordzie. Wyłącz to radio. Po mordzie mu daj. Ty zawsze z tego masz szansę. Już wrzuciłem. No. Dobrze. Ten lek dla pana kolegi powinien pomóc. Moja noga, ała. Ten lek dla pana kolegi powinien pomóc. Mam nadzieję. Zmieniamy lek. A kiedy zacznie działać? To powinien już powoli zaczynać działać, to jest bardzo silny lek. No nie wiem, nie czuję tego. Spróbuję wstać, ale... O matko, matko, jeszcze to chyba powoli, nie. Powoli. Sorry. Sorry, dla bezpieczeństwa. Myślałem, że to ktoś inny był. Myślałem, że to jakiś policjant. No nie, gubiłem się, kurczę. Trochę mi lepiej, ale jeszcze i tak słabo. A dobra, to jest ziomuś. Chodź, idziemy stąd. Nic nie pamiętaliście. Nic nie pamiętaliście. Dobrze, ja nic nie pamiętam, Ja zaparkowałem z tyłu. Z tyłu? Kurwa, spać, szybko. Idziemy. Zaparkował gdzieś. O matko, gdzie jest auto? O nie, oła, jeszcze boli, o nie. Wsiadaj do auta, wsiadaj do auta, ja sam dojadę. Dobra, uciekamy. Uciekajcie stąd. Dobra, jedziemy.